Markowska po rewelacjach o rozstaniu z Kopczyńskim z kraju. Ma ważny powód. Patrycja Markowska przeżywa obecnie intensywny okres. Gwiazda przygotowuje się do trasy koncertowej, w której, jak się okazuje, gościnnie wystąpi także jej tata, Grzegorz Markowski. Wokalista Perfect Stu po zakończeniu kariery usunął się w cień, jednak dla ukochanej córki zrobił wyjątek. Na koncertach akustycznych gościem będzie, uwaga, mój tata, którego wyciągnięcie z domu jest bardzo trudne i wyznala Patrycja Markowska w Dzień Dobry TVN. Przed wokalistką intensywny czas, zatem wpadła na pomysł, aby wcześniej solidnie odpocząć. W tym celu zamierza wyjechać z Polski i pozwiedzać Tajlandię. W tym samym wywiadzie wyznala, że kocha podróżować i bardzo potrzebuje teraz odpocząć. Nie można się temu dziwić. W jej życiu prywatnym ostatnio sporo się działo. Tabloidy huczały o końcu jej związku z Jackiem Kopczyńskim. Para raczej już do siebie nie wróci, gdy aktor zdarzył już związać się z nowa partnerka, która okazała się pisarka Klaudia Kardas. Kobieta przyznała niedawno w rozmowie z Plajda, że już nie ukryje swojej miłości. Patrycja Markowska tymczasem ani słowem nie wspomina na temat byłego partnera, z którym doczekała się syna. Kilka miesięcy temu w rozmowie z nami lakonicznie stwierdziła, że czasem zdarza jej się plakać w poduszkę, jednak stara się być silna dla syna. W Dzień Dobry TVN wprawdzie zaczęła swój występ od słów, że chce coś ogłosić. Jednak jej wypowiedź nie odnosiła się do życia prywatnego, a zawodowego. Wygląda więc na to, że obecnie skupia się mocno na swoim życiu, a partnerowi dala całkowicie wolną rękę. Jak donosił tygodnik Na Żywo, to właśnie ona podjęła decyzję o definitywnym rozstaniu.